cesara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas za urzędowania Kwiryniusza syn. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł również Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać go razem z żoną Maryją, która była przemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania i powiła syna pierworodnego, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.